Za duży na bajki. Przegapiliśmy w kinach, a okazuje się, że to jakiś wielki hit Netflixa. Faktycznie film Za duży na bajki wszedł do kin parę miesięcy temu, ze 4? W marcu jakoś. Jakoś tak. I nie wiem właściwie z jakiego powodu ostatecznie nie wybraliśmy się na ten film. Czy wtedy było zatrzęsienie premier pooskarowych, czy... co? W każdym razie, no też kino familijne to nie jest nasz pierwszy wybór, jeżeli nie jest animowane. Tak, myślę, że zatrzymaliśmy się z kinem familijnym gdzieś na etapie, powiedzmy, pierwszych Tarapatów. Natomiast jeszcze przed premierą, gdy pojawił się plakat do filmu, to było sporo szumu na przykład u nas w grupie na Facebooku, że ten plakat jest taki sobie. I na przykład głównego bohatera tego filmu, który jest gamerem, który jest e-sportowcem, postanowiono ukazać w taki sposób, że trzyma kontroler, który jest wyłączony i do którego jest w dziwny sposób podpięty kabel. Pomijam już fakt, że w tym filmie nikt nie gra na PS4, tylko wszyscy są pecetowcami. I to już kazało wierzyć, że twórcy nie do końca przykładają uwagę dużą do tego tematu, wokół którego obraca się fabuła filmu. No tak, można było mieć pewne wątpliwości, czy to znowu nie będzie powtórka z rozrywki na zasadzie gry są złe, gracze wyglądają tak i tak, zachowują się tak i tak, i czy cały film właśnie nie będzie polegał tylko na tym, że a kiedyś to było tak, a teraz to jest tak i jakie te dzieci są straszne. Ciociu, jestem e-sportowcem. I to jest mój pirytet. I ja tutaj, skoro już odnosimy się do takich rzeczy, co nam przed obejrzeniem filmu, to powiem tak. Zwiastun sprzedaje trochę inną rzecz niż dostajemy. Dużo bardziej komediową. Dużo bardziej taką familijną, lekką, przyjemną. Natomiast w samym filmie pojawia się jeden wątek dramatyczny dotyczący matki głównego bohatera, którego w ogóle się nie porusza w zwiastunach, w machinie promocyjnej. No, raz może jest w zwiastunach. Może, natomiast sam film ewidentnie obraca się wokół tego tematu. Tak, dosłownie mamy jakby dwa wątki główne, dwie motywacje. Jest motywacja turnieju, no i jest motywacja tego, że chłopiec musi zostać ze swoją ciotką, bo... bo mama wyjeżdża gdzieś, w sumie nie wiadomo gdzie, ale my szybko się orientujemy, że na jakieś leczenie. I to absolutnie nie jest spoiler, ponieważ gdy odpalacie ten film na Netflixie, to po 10 minutach już orientujecie się, że to jest jeden z tych tematów głównych. Już się sygnalizuje widzowi, że ta matka ma jakieś problemy zdrowotne i że musi wyjechać tam w konkretnym celu i dlatego pojawia się ciotka. Tak, co więcej, dorosły widz, no wiecie, no zorientuje się od razu, co się dzieje. Być może dzieciak w wieku bohatera, tam 11-12 lat, może zajmie mu chwilę dłużej. Zorientowanie się, o co w tym chodzi. Tak. No ale w taki sposób już troszeczkę zarysowaliśmy fabułę tego filmu, czyli właśnie mamy tego młodego gamera, który chce wygrać... Waldka, który chce wygrać turniej w jakąś grę wideo z perspektywy trzeciej osoby, w którą gra się w ten sposób, że się tworzy teamy takie trzyosobowe. Tak, to nie jest żadna konkretna istniejąca gra. No i tutaj umówmy się, że jeżeli chodzi o turniej, to pan reżyser pokazuje nam najmniej jak można. Tym bardziej, jeżeli chodzi o turniej finałowy, który jest dosłownie podsumowany jedną sceną. I to jest jedna z niewielu istotnych rzeczy, które mam do zarzucenia temu filmowi. Że mimo, że prowadzi się nas w ten sposób, że mamy te dwa wątki, które są najważniejsze, to ostatecznie całe budowane, powiedzmy, jakieś napięcie związane z tym turniejem i jakie to jest ważne dla naszego bohatera i jak to jego relacje przez to albo cierpią, albo też rozwijają się. Tak, albo na przykład poszukiwanie kolejnego gracza do teamu i tak dalej, i tak dalej. Poświęca się temu trochę czasu. Poświęca się temu mnóstwo czasu i właśnie budowaniu tego, że a to on nie wysyła tego zgłoszenia, a to coś tam, bla bla bla. Jakieś napięcie jest z tym związane, a po prostu spuszcza się to jak powietrze z balonika. Nie ma takiej satysfakcjonującej sceny dotyczącej tego wątku, moim zdaniem, podsumowującej. Wydaje się po prostu, jakby to był taki trochę wabik na ewentualnych widzów właśnie, że ten temat będzie tutaj gdzieś poruszony i on mimo wszystko nie jest jakoś totalnie strywializowany, nie patrzy się na to z takim boomerskim okiem, powiedzmy, na to, że o, te gry to w ogóle takie złe i straszne i trzeba w tym momencie wyjść na zewnątrz, wyłącz to pudło, jak to babcia mówiła. No powiedziałabym wręcz, że cała rodzina temu chłopakowi ostatecznie kibicuje. Tak, więc tutaj fajne, ale w sumie i tak potraktowane po macoszemu i bardzo mechanicznie, bo trzonem tego filmu jest właśnie ten Waldek, jego relacja z matką, jego pierwsza miłość, którą gdzieś tam poznaje
w mimochodem oraz relacja z tą ciotką, która na miejsce matki przyjeżdża, ma się zająć tym chłopakiem, ma troszeczkę inne metody niż matka, która już w zwiastunie była opisywana jako nadopiekuńcza. Jego nadopiekuńczą mamę. No i możemy się spodziewać, że ciotka grana zresztą znakomicie przez Dorotę Kolak, no da mu trochę popalić. Ona się nade mną znęca psychiatrycznie. Mamy sporo przerysowania tutaj, które moim zdaniem akurat w wypadku tej historii całkiem nieźle działa, bo też w komediowym tonie jest to raczej utrzymane. Można mieć wątpliwość, jeżeli chodzi o matkę, bo ona faktycznie jest ekstremalnie nadopiekuńcza, do tego stopnia, że dzieciak nigdy nie zalewał sam herbaty. Albo nie przechodził przez jezdnię bez trzymania jej za rękę. No jednak ma już swoje lata ten chłopak, to nie jest tak, że to jest sześciolatek, nie? Rozumiem, że ta nadopiekuńczość musiała się tutaj pojawić, natomiast wydaje mi się być trochę poprowadzona w sposób ekstremalny. No dobrze. No. I oczywiście metody ciotki również muszą być trochę podkręcone, choć być może działające, to niekoniecznie pedagogiczne. Jak zwykle klasycznie w Łodzi syreny. Wiecie, strzelaniny, wojny gangów. To nasz chleb powszedni. Polski Detroit. Zatem, jeżeli oglądaliście ten film, jesteście rodzicami, to mimo wszystko uważałabym z wprowadzaniem metod ciotki do waszego życia. Ciotki wariotki? Ciotki wariotki. Właśnie, nie mamy koleżanki wariotki? Mamy ciotkę wariotkę. Ciotkę wariotkę do tego stopnia, że ona wprowadzając się do tego mieszkania, w którym mieszka nasz Waldek, no to oczywiście musi ustawić wszystko pod siebie, czyli zaczyna tam wstawiać kolejne rośliny, bo zrobiła ogród botaniczny z salonu i podwiesza takie haki na suficie, na których zaczyna latać. Uwielbiam ten motyw. W ogóle ja też potrzebuję. Jest on absurdalny, ale jest tutaj jasne wytłumaczenie, dlaczego tak chce robić, skąd się to w ogóle wzięło i tak dalej, więc jakby wszystko w jak najlepszym porządku. I ogólnie Dorota Kolak to jest najlepszy element tego filmu. O, przepraszam. Chłopak grający Waldiego jest cudowny. Jest w nim tyle charyzmy, że nawet jeżeli czegoś nie wyrabia tam aktorsko, czy może raczej dykcyjnie, to i tak mu się wierzy. Ja prawdę mówiąc jestem zaskoczony, ale podobała mi się jego narracja z offu. To jest jeden z tych przypadków, gdzie dzieciak wykorzystuje słownictwo, które nie do końca do niego przystaje, jest trochę zbyt dorosły jak na swój wiek, w taki sposób się zachowuje. Czasami nawet nie potrafi tych słów wypowiedzieć do końca tak, jak powinny one brzmieć. Jest to urocze po prostu. I moim zdaniem też w tym przypadku działa po prostu, bo przynajmniej jakoś mniej więcej dowiadujemy się tego, co on myśli faktycznie, a nie co opowiada dorosłym. I tutaj oczywiście musimy brać poprawkę na to, że jest to film familijny, skierowany do całej rodziny, więc siłą rzeczy powinni się na nim bawić dobrze zarówno ci najmłodsi, jak i dorośli rodzice tych najmłodszych. No i myślę, że rodzice mogą tu mimo wszystko znaleźć coś dla siebie, nie będzie to seans totalnie stracony, nudny i nie, to bardziej skierowane jest do dzieciaków, więc nie chce mi się tego oglądać. Natomiast bardziej jest to film skierowany jednak do tego młodszego widza, bo dotyczy takich problemów, które mogą także mieć właśnie młodzi widzowie. Trochę tak, ale z drugiej strony i w jednej, i w drugiej grupie docelowej no są rzeczy, które się udają i rzeczy, które się nie udają, moim no to zdaniem. Tak, zdecydowanie. Ale jeżeli patrzeć na całość i faktycznie na to, że przypuśćmy, cała rodzina ma to oglądać, albo przynajmniej rodzic z dzieckiem, to uważam, że to nie jest stracony czas dla żadnej z tych osób. Oczywiście nie jest to nic wybitnego, nie ma tutaj jakichś spektakularnych zwrotów akcji, choć kilka się tam drobnych pojawi i być może przeprowadzonych nie do końca w taki sposób, jakbym sobie to wyobrażał, bo na papierze pewne rzeczy moim zdaniem miały dużo więcej sensu niż sposób, w jaki je przedstawiono. Szczególnie, że mamy tutaj do czynienia z takimi skrótami, że tu zostały wycięte po prostu całe rozdziały treści. Są postacie, które się pojawiają, nagle znikają, wracają, nie mają żadnego tła nawet. Ale można się i na tym filmie dobrze w sumie bawić, i trochę pośmiać, i trochę powzruszać. Nawet jeżeli część motywów jest taka trochę na siłę wyciskająca łzy, to pada tam jedno ładne zdanie, którego ja się będę trzymać i po to ten film dla mnie powstał. No i tak podsumowując, gdybyśmy obejrzeli ten film w kinie,
to nie wiem, czy powiedziałabym wam, że o, musicie zabierać całą rodzinę i natychmiast lecieć do kina, bo to jest wasza nowa lektura obowiązkowa, która każdemu w każdym wieku po prostu opowie coś nowego. Raczej bym się nie skłaniała w tę stronę, ale w związku z tym, że ten film jest na Netflixie, to jeżeli macie i tak już wykupionego, to sądzę, że to może być całkiem przyjemny film na wieczór, nie tylko dla was, ale i dla młodszych czy też starszych członków waszej rodziny. No i są tutaj jeszcze dwa aspekty, które warto poruszyć. Pierwszy jest taki, że wciąż mało takich filmów powstaje w Polsce, więc każdy taki przypadek, który jest mimo wszystko pozytywny, no to jednak warto polecać i szerzyć informacje o tym, że ej, coś się tam udało mimo wszystko w tym polskim kinie familijnym. A druga sprawa jest taka, że kiedy głośno się robi o polskim filmie na arenie międzynarodowej, nawet jeżeli chodzi o to, że pojawił się na Netflixie i z jakiegoś powodu się ogląda, to i tak dobrze, kiedy jest to taki film, a nie film Patryka Wegi, czy tam 365 dni, kolejne, czwarta część. Zatem co? My obejrzeliśmy bez bólu, powiedziałabym, że nawet z kilkoma, przynajmniej uśmiechami. Tak, taki sympatyczny seans do herbatki, tak w ciągu dnia. Zróbcie serniczek, zapaszcie herbatkę, będzie miło. Tutaj jeszcze jedna sprawa, bo scenariusz do tego filmu powstał na podstawie powieści, więc jeżeli wy książkę czytaliście, to dajcie znać, jakie są różnice. No ja raczej po nią nie sięgnę, bo sądzę, że nie jest skierowana do mnie, ale jestem ciekawa waszych spostrzeżeń. Jak wygląda to w kwestii adaptacji, tak? Tak. Ja nie wiedziałem, że była książka, więc teraz się dowiaduję, zawsze jakaś wartość dodana, miło te materiały nasze się ogląda. Tak więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Oczywiście jeżeli wy macie swoje przemyślenia dotyczące tego filmu, poruszanym w nich tematów, całego tego marketingu, ale przede wszystkim tego, co ostatecznie z tego wyszło, no to dawajcie znać w komentarzach. To wszystko od nas? Myślę, że tak. To wszystko. Do zobaczenia w następnych odcinkach.